Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu. Witam was w kolejnym odcinku z FC24 Polska versus. Dzisiaj zagramy sobie Polska versus Katar. Jeśli chodzi o skład wybierał Imper, chociaż nie do końca, ze względu na to, że dużo rzeczy, a raczej dużo piłkarzy, których wymienił, niestety w tym tygodniu w FC24 nie ma, bo nie wiem, czy wiecie lub nie, ale co jakiś tydzień, dwa te składy się rotują. Nie wiem w zasadzie w oparciu o co. Podejrzewam, że w zgłoszenia reprezentacji do FIFA. No i jest jak jest. Skład miał być formacją 3-4-1, to na pewno. Przepraszam, 3-4-2-1, to na pewno. Na bramce miał być Drągowski, którego nie ma, między wyborem Skorupskiego. Miał być w obronie Walukiewicz, Bednarek, Dawidowicz, więc wybrałem Puchacza, Pedę i Bednarka. Na pomocy miał być Skóraś z Moderem, Krychowiakiem i Zalewskim. Jest Zalewski, Krychowiaka nie ma, nie ma Modera i nie ma Skurasia, więc jest Slisz, Grosik i Piotrowski. Jeśli chodzi o napad, a i Zieliński miał być, o, czyli Zielińskiego tutaj przeoczyłem. Gdzie ja go mam? Zielińskiego tutaj przeoczyłem, to sobie go wrzucimy za buksę. Zrobimy tak. I miał być w napadzie Milik z Piątkiem. No ale w sytuacji, w której nie mamy Piątka, to zostawiłem Świderskiego. Więc tak się prezentuje skład. Formacja 3-4-2-1, jak już mówiłem. No i co, słuchajcie, no i ruszamy. Pozostały tak naprawdę nam dwa mecze do końca serii. Katar, jeśli dobrze pamiętam, uwaga, Norwegia. Z tego, co widziałem, na Norwegię już skład wysłany został przez Daro. No. I to tyle. Ruszamy, moi drodzy, ruszamy. Rozgrzewamy się standardowo. Dla przypomnienia, słuchajcie, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę komentarza, no bo to zwiększa zasięg filmu. I tak jak patrzyłem, to drastycznie, więc zostawcie. No, zostawcie. Tym bardziej, że to końcówka serii. No, wypadałoby w końcu, nie? No, dobra, lecimy. Nie ma pierdolenia. Mamy początek pierwszej połowy. No i zaczynamy. Świderski do Milika. Milik z Piotrowskim. Piotrowski do boku, do Zalewskiego. Zalewski od razu dribbling, proszę bardzo. Proszę państwa, no. Zobaczymy, Peda, ojojoj. Ale jak widzę, jak Peda się porusza, to może być ciężki ten mecz. A tymczasem jest Zalewski przy piłce. Zalewski do boku. No, kiepsko to wygląda. Maszol z Almezem. Almes. No, Almes do Tamora, Mansora. Dobra, już mi się odkleiło, no. Chwila, moment nieuwagi, ja już jestem odklejony. No ale dobra, Bednarek do boku, do Puchacza, Puchacz, bokiem boiska, Puchacz. Podanie do Grosickiego. Grosicki, odegranie do Zielińskiego. Zieliński jeszcze tutaj ze Sliszem. Slisz. No i nic z tego nie wyjdzie. No trudno, Pedro Miguel. Podanie do Alhamosa. Alhamos z Afifem. Afif z Mansorem. Mansor strzela i Skorupski broni to. Dobrze, prawidłowo. No i kontratak, moi drodzy, kontratak. Zalewski będzie go wyprowadzał. Zalewski do boku tam, do Grosickiego. No ale Miguel trochę szybszy. No i niestety nasi nie dali rady przejąć tej piłki. A mogło być dobrze. Maszol. No i jeszcze z Alhamosem. Ojojoj, ależ podanie do Afifa. Afif strzela i mamy 1-0 dla Kataru. No niedobre to rozpoczęcie, Trzeba uważać. No ale po ostatnim wygranej 9-3 to ja się nie spodziewam, że komputer nam będzie tu dawał fory. Ojojoj, co za faul na Zalewskim. No i mamy żółtą kartkę, moi drodzy. Żółta kartka dla Chmeda. No i dobrze. Należało się Hamowi. Ale czekajcie, bo mi się chyba coś rozdupcyło z kamerą. Znowu, zresztą. Nie no, niby git. Ustawienia git, tu też jest git wszystko? Coś tu się zdupcyło, mam wrażenie. Ale nie wiem co, dobra, no nieważne. Nieważne. Kontynuujmy. Dobra, Zalewski. No, do Peda. Oj, ale on drewniaczy. Piotrowski.
Piotrowski. Oj, będzie ciężko, słuchajcie. Będzie ciężko to wygrać, jak ja tak widzę tą drużynę. No ale trudno. Zalewski. Zalewski wrzuca! No ale prosto w ręce Barszama. Plan dobry. Wykonanie niedobry. No i wyszło jak wyszło, nie? Puchacz. Jeszcze głową z Milikiem. Milik dobrze do Zalewskiego i będą wyprowadzać ten kontratak. Zalewski jeszcze podanie, ale Lucas Mendes był szybszy. No i Homan. Fatih. Alhamos. No, panowie. Mansur. No, nie, no nie możemy tak dawać, nie możemy tak dawać. Afif. Oj, 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 oj. Dobrze, Peda, brawo. Brawo, jeszcze Zalewski. Z Milikiem. Milik. Milik, oj, ładnie go tutaj wykiwał. Milik. No i będzie wbiegał w pole karne. Jest Milik. Arek Milik. Odegranie do boku, strzał. No jeszcze, jeszcze, panowie. Brak mi słów. Brak mi słów, Homan. Afif. No, panowie, ale to trzeba gonić, to trzeba gonić. Mansur jeszcze, no. Nie wiem, kto tam był obok, ale widać, że drewno straszne. Dobra, jeszcze Grosicki. Dobrze do Zielińskiego, Zieliński. Bokiem boiska, Zieliński będzie zbiegał w pole karne. Zieliński jeszcze odegranie. No, strzał i mamy bramkę. Brawo, Świder, brawo. O to chodzi. O to właśnie chodzi, mamy remis. Pięknie, 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 jeszcze raz pięknie. No nie sądziłem, że coś z tego wpadnie. To myślę, że było słychać w moim głosie. O, Homan. No, Hafif, no weźcie mu tą piłkę, no błagam was, no przecież to nie jest takie trudne. Dobrze, dobrze, brawo. Ładnie tam przytrzymany. No jeszcze Hafif wybija to na wrzutkę. Na spokojnie, Peda. Z Piotrowskim. Piotrowski z Pedą, Peda. Do Zalewskiego, Zalewski. Ładna kiwka, brawo, dobry dribbling. Dobry dribbling, no ale tu trzeba wyprowadzać tą akcję, moi drodzy. No, jeszcze Zalewski z fałszu, ale Barszam broni. No, ładne, ładne to było. Ładne zagranie, choć no nie sądziłem, że mogłoby wpaść. Ale warto próbować czasami. Milik, jeszcze zagranie do Świderskiego. Świderski z Zalewskim. No i niestety strata. Strata, ale plan był dobry, plan był dobry. No z wykonaniem tylko problem. Hoffman za Afifem. Afif! Oj, Peda nie może go dogonić. Afif rozpędzony. Wrzuca, ale jest tutaj Puchacz. Oj, jeszcze Marszal przy piłce. Jeszcze, jeszcze! Ale jest Skorupa, brawo! Dobrze, dobrze, ładna obrona. Tak jest. Grosicki. W kontrataku, Grosik. No, Grosik, ale to trzeba coś odegrać, to trzeba coś zagrać. Ślisz. Jeszcze z Grosickim. Grosicki. Do Zielińskiego, Zieliński do Świderskiego, który na spalonym. Ajajaj. No ajajaj. No nie może tak być. Jeszcze Bednarek głową. No i co teraz? Jaki faul? Co jest? Chyba was coś grzmi tam. No, Lucas Mendes. Jeszcze do Almeza, Almes. Do boku, do Afifa, Afif. Afif, przerzutka. Dobrze, że za pole karne, ale Alhamos jest jeszcze przy piłce i jest też Puchacz. No, ale jeszcze spróbowali oddać strzał. Dobrze, Skorupski z Bednarkiem. Bednarek do boku, do Zalewskiego, Zalewski. Zalewski będzie rozbiegał obrońców. Dobrze, Zalew, tak jest. Dawaj, 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 Zalewski. Zalewski, on nie ma za bardzo z kim. Jeszcze Dominika, Milik, strzał! Poprzeczka! Ajajaj! Plan dobry. Plan dobry, tylko wykonanie no słabiutkie. Słabiutkie, mój drogi, słabiutkie. Trzeba się postarać następnym razem. Jeszcze Zalewski do Milika. Dobrze, 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 o to chodzi. Jeszcze Milik. Milik, odegranie do Piotrowskiego. Piotrowski ze Świderskim. Świderski, odegranie i mamy bramkę. Mamy prowadzenie, 2-1. Pięknie, Zielu. O to chodzi. O to chodzi. Prawidłowo, bardzo ładna bramka. Ależ jak po sznurku poszła ta piłka. No i prosto w okienko załadował Zieliński. Brawo, brawo, brawo. O to właśnie chodzi, o to chodzi. Maszal. No, ja widzę, że Katar się wziął w garść. Afif. Afif jeszcze próbował, ale jest Homan. Homan do Lucas Mendeza. Mendes. Skumi, Maszal. No, jeszcze. No, oj, oj, oj. Niedobrze, Afif.
Ale Bednarek prawidłowo, dobrze go zatrzymał. Jeszcze Peda z Zalewskim. Zalewski bokiem boiska, ajajaj, ale beznadziejna strata. Jeszcze, no panowie, panowie, dawaj tą piłkę. No dobrze, dobrze blokuj tego Afifa. Prawidłowo, dobrze Zalewski, tak jest. O to właśnie chodzi, Milik jeszcze dribluje. Ale mamy tu Piotrowskiego. Piotrowski do Świderskiego, Świderski do Zielińskiego, Zieliński strzał z daleka. Ale Barsz tam broni to. Ajajaj. No panowie, na krótko Grosicki z Zielińskim. Zieliński wrzuta, ale nie ma tam nikogo. Jest jeszcze Puchacz. No i koniec pierwszej połowy. A chciałem taki ładny strzał z daleka jeszcze oddać. No ale nic z tego. Slisz w ogóle chyba nie gra, mam wrażenie. Bo on taki niezmęczony. Zmieńmy go może z Piotrowskim miejscami. Bo tym tą dołem boiska troszeczkę więcej gram. Ale poczekaj, teraz jak zmieniłem, to teraz będę więcej grał dołem. Kurwa. No niedobrze, no trudno. No to się chłopak namęczy bardziej. Oj, oj, oj! Ależ faul nieładny tam. Nieładny faul, ale na całe szczęście bez kartki się obyło. Jeszcze Fatih z Almozem. Almos. No dobrze, 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 Ślisz. Kurna, no. Dobrze, ale... No właśnie. Ale co dalej? Oj, oj, oj! Ale chyba faul, co? Dobrze. Teraz tylko się zerwać. Pobiec tutaj, bo może być różnie. Będzie strzelał. Strzela! No i dobrze, Skorupa. Brawo, brawo, Skorupski. Tak jest, o to właśnie chodzi. Dobrze, Peda. Peda, ale on musi mieć z kim zagrać. Oj, dobrze do Zalewskiego. Zalewski, kurwa, wybiegł na aut. No trzymaj mnie. No trzymaj mnie, mogłeś zrobić wszystko, stary. Mogłeś z tą piłką zrobić wszystko. A wyszło jak zawsze, no. O Jezus, Ślisz, co to za podanie w ogóle jest? Maszal. Z Almezem, Almez, dobrze, Bednarek. Brawo, no ale to podanie tu już beznadziejne. No jeszcze, 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 Admit. Aladdin, motherfucker, no co za strzeli? Co on strzelił? Ajajaj. Aj, nieładnie, ale pod pachą mu tam w ogóle przeszło to tak. Jak on to tam kurwa włożył? Nie wiem jak on to strzelił, szczerze. Nie mam pojęcia jak on to strzelił, ale dwóch strzelców, którzy wyglądają identycznie, nie? Tak można by było to określić. Dobra, przerzutka. Jest tutaj Peda. Peda. O, kurwa, panowie! Ale nie tak! No nie tak! Ale dobrze, Puchacz. Przytomnie. Brawo, brawo, brawo. Piotrowski do boku. Do Zielińskiego, Zieliński. Kurwa, no... Ja pierdolę, co ja robię? No, czy wy to widzicie, co ja... Co tu się wyprawia w ogóle? Im ta piłka chodzi, jakby nie wiem. No, co to za strzały są w ogóle? Panowie! Jakby obudźcie się w tej obronie, no co jest? Zalewski, bokiem boiska. Zalewski, on nie ma z kim za bardzo. Zalewski, dobre odegranie do Milika. Arkadiusz Milik zbiega w pole karne. Arek Milik strzał i mamy prowadzenie. Mamy 3-2. O to właśnie chodzi, no. Dobrze. Takie sytuacje trzeba wykorzystywać. Trzeba to wykorzystywać, moi drodzy. Brawo. Brawo, Milik. No ale ten mecz ciężki, ciężki. No niby przeciwnik dużo słabszy. No niby dużo słabszy. A widzimy, że tu się komplikuje wszystko z minuty na minutę. Oj, ładnie, Zalewski. Jeszcze odegranie do Milika. Milik bokiem boiska, Milik. Milik, dobrze z Zalewskim. Ależ oni tu mają chemię w tej grze. No, no, no. Zalewski do Piotrowskiego. Piotrowski. No i nic z tego. Jeszcze Bednarek. Ślisz. Jeszcze głową, panowie. No coś tu trzeba zagrać. Kurwa, no nie tak. Dobrze, Peda. No ale to niedobrze. No dobrze, ale niedobrze jednocześnie. Oj, 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 co za odegranie. Niepotrzebnie, żeś tu Puchacz stał. Jeszcze odegranie do Almoza. No nie. No nie. Niepotrzebnie bramkarzem wychodziłem. I mamy 3-3. Oj, 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 no znowu, znowu wyrównanie. Jest Zieliński. Zieliński będzie próbował, może jakiś samotny rajd. Coś tutaj na sępa by ugrał, no.
Oj, ładnie! Jeszcze ze Świderskim! Jest jeszcze Milik! Strzał, ale Barszan broni to! Kurna! Tak ładnie poszło! Grosicki wrzuca! Jest tu Milik! No jeszcze, panowie! Coś tu trzeba jeszcze zrobić z tym! Jest jeszcze Peda! Peda, odegranie do Bednarka, Bednarek! Z Piotrowskim, tu nie ma żadnego strzelca! Piotrowski, do boku, do Grosickiego! Grosicki wrzuca! No ale do kogo? Tam nie ma nikogo, kto by zamykał tą akcję. I to jest główny problem tej drużyny. Brawo. No nie brawo jednak. Kurwa, no niedobrze. Almes. No panowie, ale tu trzeba się obudzić. Tu trzeba się obudzić. Tu trzeba zabrać mu tą piłkę. Dobrze, Piotrowski. Jeszcze Piotrowski z Zielińskim. Zieliński, ależ wypuścił sobie tą piłkę. Zieliński będzie wychodził. Zieliński strzela, ale prosto w bramkarza. No niedobrze, niedobrze. Jeszcze Grosik z Zalewskim. Zalewski z Milikiem. Milik w polu karnym. No jest tu też dwóch obrońców i nic z tego. Jeszcze Puchacz głową. No Puchacz, co ty robisz? Aladin, Aladin. No nie, 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 nie. Aladin strzela. I mamy 4-3! Co tu się dzieje w tym meczu? Katar, który nie powinien mieć żadnych szans z naszą drużyną, łoi nas dosłownie w tym meczu. No co jest? Panowie, trzeba się wziąć w garść. Piotrowski, no i kurwa. Ale widzicie, tu jest taka głupia strata i jest koniec, nie? Głupia strata piłki i jest koniec. Jest po bramce. No Aladin jeszcze. Mabidu, oj, ale sfaulowany tam mocno. Jeszcze. Oj, dobrze, dobrze to sięgnięte tą nogą. Prawidłowo, o to chodzi właśnie. Milik, kurna. Panowie, to trzeba by było coś. Oj, nieładny ten faul tam. Ale brawo Bednarek. Dobrze, Grosicki. Grosicki. Dobrze do Zielińskiego, na dobieg. Zieliński. On nie ma za bardzo z kim zagrać i to jest główny problem tej drużyny. Jest jeszcze Świderski. Świderski z Milikiem. Milik! I mamy wyrównanie! Mamy 4-4! Co to za wyrównanie Milika? Oj, oj, oj! O to właśnie chodzi! O takie momenty! Króciutko! Ładne odegranie! No i strzał mierzony! Brawo! Brawo, Milik! Brawo! A tymczasem trzeba jakieś zmiany zrobić, bo jest dramat. Piotrowski, Szymański zróbmy. Wszołka za Zalewskiego. Za Ziela nie wiem, kto ma wejść, tak szczerze mówiąc. Niech wejdzie Buksa. Lewego wrzućmy za Świdera. Zostało nam coś jeszcze do wymiany? Jeden chyba, co? Peda za Kiwiora. No ciężko to widzę, powiem wam. Ciężko to widzę. No myślę, że dogrywka to zdecydowanie nas tu czeka dzisiaj. No chyba, że Katar nam woli jeszcze jedną bramkę pod sam koniec tej połowy, no to może się tak wydarzyć, ale no wolałby mnie. Oj, 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 ależ faul tam! No i chyba się doczekamy żółtej kartki. Tak jest, żółta kartka dla Puchacza. No skosił go tam niemiłosiernie, należało się. Oj, oj, oj. No dupnął go tak po tych nogach, że aż źle się na to patrzy. Głową, głową, dobrze Szymański, tak jest. Jest jeszcze Ślisz, oj, Ślisz faulowany przez Mendeza. No i zobaczymy, co tutaj sędzia zrobi. Nic! Ty gnoju. Ty gnoju jeden, no. O kurwa, ale to straciłem. Dobrze, Bednarek, wybij to w pizdu. Ale jest jeszcze Grosik, jest jeszcze Buksa. Oj, 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 ale szwaulowany, chyba żółta kartka. Zobaczmy. No i mamy żółtą kartkę, żółta kartka dla Miguela. Pedro Miguel z żółtą kartką. No, ale nieładny ten faul. Choć tutaj taka pomarańczowa się wręcz świeciła, można by rzec. No, strzał z daleka Grosika. No, ale... Halo? Czyż tam był przywilej korzyści, kurwa? Co to za korzyść, jak straciłem piłkę? Dobra, fauluj go, trudno. No, fauluj go!
Znaczy nie ty! Ty puchacz może lepiej nie, bo ty masz już żółtą kartkę. Ale niech go ktoś fauluje, no trudno już. Dobrze, Bednarek, tak jest. O to właśnie chodzi, Grosicki. No jeszcze wybij to. Brawo, dobrze, wryjec prosto Miguela. Zagrajmy to w pizdu, wybij. Dobrze, dobrze, brawo. No jakbyśmy stracili w ostatniej minucie, to bym się chyba pochlastał, naprawdę. Naprawdę. Lećmy z dogrywką. Lewandowski z Milikiem, Milik do Slisza. Slisz, samotny rajd, aczkolwiek nie. Odegranie do Wszołka. Wszołek zbiega w pole karne. Wszołek, no jeszcze Wszołek, dawaj. Plan był dobry, wykonanie było dobre, no ale nie wyszło niestety. Nie tym razem, może następnym. Jeszcze głową, Kiwior. No, był tam Lewandowski, ale on jak zwykle od piłki się ima. Jest Wszołek. Wszołek, ładnie tutaj kontrola piłki. Wszołek, odegranie do Arka Milika. Milik dobrze bokiem boiska. Milik będzie wrzucał, ale Lewandowski przyjmuje to prosto na swój drewniany twarz. Żeby nie powiedzieć ryj. Oj Boże, co ten lewy ostatnio gra? Masakra. Jeszcze Slisz. Jeszcze z Buksą. Buksa, ale traci to niestety. No, brawo panowie. No, żeby tak dalej tracić, to zaraz jeszcze to przerżniemy. A nie można tego przerżnąć, no, bez przesady. Co tu się dzieje w tej grze? Piłka się klei do rąk, kurwa, co jest? Ej, co tu się kurwa dzieje? Halo? Halo? Bóg FC24, uspokój się. Dobrze, Bednarek, brawo. Prawidłowo, panowie, Grosik. Z Szymański, no i strata. No nie możemy tak grać, no panowie. No nie możemy tak grać, brawo, dobrze. No trudno, no jak trzeba, to faulujcie. Byleby oni nie wchodzili do bramki. Strzał, ale Skorupski broni to, dobrze, Skorup. Oj, nieładnie to wygląda. Jest wrzuta FIFA. Ale jest tutaj Lewandowski. No i co? No i wybił do nikogo. No trudno. Oj, mamy out. Może to i dobrze. Wszołek. Z Milikiem. Milik, który już nie ma siły. No jeszcze faulowany tam przez... Co tu się kurwa dzieje? Czemu to... Ja myślałem, że to wyszło. Fatih. Dobrze, no ale to trzeba... Ktoś musi asekurować tą akcję, no halo! Dobrze, Milik, brawo, trudno. Trudno, no jest jak jest. Brawo, Wszołek, dobrze, dobre przejęcie. No i Afifi mamy koniec pierwszej połowy dogrywki. Kurna, powiem wam, że nie wygląda to zbyt dobrze. Kiwiora ustawmy na środku. Ten Milik ledwo żywy też mi nie pasuje do końca. No Kędziora jakbym mógł za Bednarka byłoby super, ale nie mogę. Więc mamy drugą część dogrywki. Coś czuję karne w powietrzu. Choć w tej serii jeszcze się nie zdarzyły. Ale wszystko przed nami. Może w te ostatnie dwa mecze jeszcze się karne trafią. A może nie. Zaraz się okaże. No brawo Szymański, dobrze. O to chodzi właśnie. Grosik, ale on nie ma za bardzo z kim zagrać. To jest główny problem. Grosik, oj do Lewandowskiego. Lewandowski, strzał z daleka i prosto do bramki. Mamy 5-4. Piękna bramka Lewandowskiego. W końcu popisał się swoimi umiejętnościami. Oj. Na to czekaliśmy cały mecz. Brawo lewy. No jednak dobrze dać ci od czasu do czasu szansę. Choć jak to mawiali, raz do roku to i kura pierdnie. Dobrze, na spokojnie. Wszołek z Milikiem, ale no niestety nie dochodzi ta piłka do Arka. Jeszcze próbują, ale dobre przecięcie tego podania. Jest Bednarek, do boku. No ale Ismail był szybszy. Oj, wybiega, będzie wrzucał. Jest Almes. Ale na całe szczęście Skorupa był mocniejszy. Brawo, jest jeszcze Wszołek z Milikiem. Milik już słania się na nogach.
ale będzie próbował jeszcze, wbiega w pole karne, będzie wrzucał, jest tutaj Buksa, ale niestety nie dochodzi do piłki. No i mamy kontratak Katarczyków. Co teraz moi drodzy? Jeszcze, jeszcze, Ismail. Ismail. No, odegranie do tyłu, do Haribo. Jest jeszcze Ismail. Ismail z Pedro Miguezem, jest wrzutka, ale jest tutaj Skorupski, który dostał kolanem w głowę, ale trzyma się. No, człowiek z tytanu można by rzec. Jeszcze Buksa. O, już Buksa tak zmęczony, że nie daje rady. Kiwior jeszcze tutaj ręką sobie pomógł, ale sędzia na całe szczęście tego nie widział. Jeszcze Ismail faulowany i chyba będzie czerwona kartka. Tak jest, czerwona kartka dla Sebastiana Szymańskiego w ostatnich minutach tej dogrywki. Oj, oj, oj. No brutalnie go tam Seba przejechał. Ostatnia minuta dogrywki. Ostatnia minuta, moi drodzy. Głową Kiwior, dobrze, do Lewandowskiego. Lewandowski, Lewandowski jeszcze będzie wybiegał. Jeszcze, kontra, lewy. Lewy sam na sam z Baszarem, lewy. I mamy 6-4. Co tutaj się wydarzyło? Ostatnia minuta dogrywki. Brawo lewy, brawo, brawo, żebyś ty tak grał w reprezentacji. No niestety, no zostaje nam tylko to, co jest w FC24. Ale tym sposobem możemy się cieszyć, słuchajcie, z tej wygranej, z tej wygranej z Katarem. Ja wiem, że to tylko Katar, ja wiem. Ale mimo wszystko, po takim boju, wygrać 2 bramkami, to jest coś pięknego. Jakby nie patrzył. Jakby, słuchajcie, nie patrzył. Brawo, brawo, brawo. A jak statystyki w ogóle? 5-3 powinno się skończyć. Czyli tak czy siak 2 bramki przewagi. No to nice. Dokładność strzałów, dryblingów praktycznie jak co mecz. Dokładność podań trochę mniejsza, bo 78%. Ale to i tak nieźle w sumie. To i tak w sumie, słuchajcie, nieźle. No i co? Przedostatni odcinek tej serii. Przedostatni odcinek tej serii, słuchajcie, zakończyliśmy. Jeszcze jeden przed nami. Mecz z Norwegią. Mam nadzieję, że uda się go wygrać. A tymczasem, jeśli podobał wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, zasubskrybujcie, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. No i zachęcam też do wspierania mnie, bo jest taka opcja obok przycisku subskrybuj. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was do następnych odcinków. Na razie, no i cześć!